Siemano, jestem Vertes, witajcie w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera. Przed premierą Slime Ranchera dwójeczki maraton dalej jest ciskany i dalej się bawimy i jest mega fajnie, dokładnie tak jak pamiętacie, ostatnio odblokowaliśmy laboratorium Wiktora oraz też wreszcie teleporter jest tutaj dostępny. Przygotowałem tutaj 50 pasternaków, żeby nakarmić tamtego oto pana, który sobie tam czeka. Przy okazji nam się tutaj pustynny chaos wytworzył. Dobra. Let's go, lecimy, 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 nie śpimy. Dobrody! O shit. Oh my god, dlaczego to się nie udało? Zawsze tędy latałem. Teraz się okaże, że zawsze tędy latałem, bo miałem multimoda, który pozwalał mi tam latać. No po prostu muszę wejść gdzieś jeszcze wyżej. Zdecydowanie zabrakło mi z centymetra wysokości, ale kurde, jak startowałem. Stąd startuję. Dobra, dobra, dobra. Ja sobie podlecę i damy radę. No halo, poproszę więcej energii. Energia jest wymagana, dobra. Latarę możemy wyłączyć, bo jest dzień. Dobra. Stąd poleci. No i w sumie tak, dla przypomnienia, jeśli lubicie tę serię, lubicie ten maraton, to zostawcie łapaczek w górę. Już teraz! Żeby później nie zapomnieć. Dokładnie tak. Oj, proszę bardzo. No, za niski start miałem. Okej. Okay. Siemano kumpel, specjalnie dla ciebie twoje ulubione jedzenie. Z naszego super specjalnego ogrodu. 25 sztuk. I mamy kluczyk. Dobra, pięknie. Wstawmy waka, żeby był na non. Na nonce. O! Dobra. Kocioł. Kocioł. Dobra, trochę hejsiku poleciało. Korki latają, dobra, slajmy stąd wyrzucę jakieś, żeby to się zaraz nie pozamieniały. Za bardzo. Tych podów jeszcze nie mogę otwierać, jak gdzieś tutaj jest właśnie jakieś takie fajne ulepszenie, czy to apiarka, czy coś. Na najwyższy poziom! To jest. Dobra, czyli jak widzicie, tutaj sobie już otworzyliśmy wejście i możemy tutaj się fajnie pobawić. Dobra, tutaj już bez problemu do teleportera możemy też podlecieć. Także gitu wam. Przejście takie jedno ważne, plus kluczyk mam odblokowane. Nice. Nice. Bo wosk pszczeli. Do tego wosk mogę. Mogę sobie. Ty! Kumpel! Kumpel, kumpel. Proszę mi nie uciekać, proszę tutaj Tarkolandy nie robić, co brakuje wam jedzenia, no tak, no. No bo wam zabrałem, kurde, no. Musiałem dokarmić. Inne slimy, wiesz? Ale sobie wziął się, czy nie wiem, teleportował, czy coś. Prawie wrócił Plorta złego, w złe miejsce. Gdyby było, to też mogło zaraz uciekać, ale te w sumie cytrynki już spadają, one nie jest, tak się zgit. Dobra. Git to git. Miałem ostatnio drona zrobić. Go nie zrobiłem. Tak sobie przypomniałem po odcinku. Także chodźmy po drona. Żeby coś tutaj zaczął ogarniać nam. No wiecie, no level klubu trzeba klepać, no nie? Jak sytuacja na rynku diamentów. Diamentów dalej nie ma. Jakaś galareta tutaj. Jedna jest, żeby tutaj się pobawić. Dobra, rafinerii w sumie nie jest potrzebny na ten moment. Coś nowego tutaj raczej nic, to by mnie interesowało. Tak, dobra, po co tu byłem? Po drona tutaj byłem. Także mamy drona. Wszystko jest w naprawdę dobrym zapasie, żeby sobie go zrobić. Także możemy zrobić nawet dwa drony. Tutaj nawet jeden sobie postawię. Proszę bardzo. Dron zainstaluj, proszę bardzo. Dodatek wody. Dobra, obiekt docelowy. Źródło, miejsce docelowe. Dobra, no to ty masz brać plorty. Ze zbieraczów plortu. A jest i nie oddawać do rafinerii, no nie? Bo tutaj nic innego nie ma. To co, dronie? Do roboty! Na roboty nie ma spania. Właśnie tak. O, zobacz ile masz tutaj. Zobacz.
trochę to potrwa. Ale będzie miał zajęcie, to najważniejsze. Nie da się ciebie zmodyfikować na jakiegoś lepszego ziomeczka. No i patrzcie, o sobie co. Tam, tutaj teraz leci, będzie wrzutał. Akurat wszędzie zagrody pełne. No to ma co robić, chłop. Dobrze, także jednego drona mamy ogarniętego. No to pora teraz na drugiego drona. Nie wiem, czy on sobie tutaj poradzi z tym wszystkim, co jest tutaj. Wrócimy w to miejsce. Technologia użytkowe. Dobra, ty masz, kolego, również zbierać plorty, ale ty będziesz się sprzedawał, bo tam już mamy naprawdę dużo zbieraczów i na ryneczek. Typy. Let's go! Zarabię pieniądze na siebie. A, mógłbym też tutaj w sumie drugiego drona ogarnąć, który również będzie robił to samo. Żeby ten się tutaj nie przemęczał. Ale... niech ma coś do roboty. Dobra. 7Z. Trofeum. Zakup. Prawie za cały hajs. Trofeum. Ale nam tutaj zaczyna właśnie rosnąć. Coś takiego oto. Będzie miał 4 poziomy chyba. Jakiś ciekawy deal. Wiktor. Wiktor płaci dużo. Wiktor daje diament! Wiktor daje diament! 6 boom! 6 bumków, 6 bumków. O tak, o tak, o tak. 6 bumków i co? I fosfory. Fosfory sobie tu zgarniemy, jak przyjdzie. O kurde! Ej, to jest naprawdę dobry deal, bo to będzie kolejny teleporcik. 6, tak? Dobrze pamiętam, mam nadzieję, że dobrze. Pamięć mega tymczasowa, dlatego często zapominam. Idziemy po 6 bumków. Ja pierdziele. Jak ma dać mi teleport, to ja bierę w ciemno. O kurde, dobre, dobre. No serio, ze wszystkich rzeczy, jak rozpocząłem tę serię, nie spodziewałem się, że będzie mi brakowało kurcze rzeczy, żeby teleportery porobić. Naprawdę, ja pierdziele. Ej, wpadłem właśnie na pomysł. Przyszedłem ten... miałem ten sklep z itemami. A skoro diament teraz podniosłem, to może będę mógł kupić, chociaż to może... chociaż tam może tego nie być, bo tam w sumie jest jedzenie, plorty i slajmy, a nie są takie... takie rzeczy. Zobaczymy. Zobaczymy. Ej, dobrze szedłem, tam jest dużo tych wybuchających. Wręcz tam jest ich monster spawner w tym miejscu. Tam. Magiczny slime. Więcej! Gdzie ty mi to dajesz? O coś innego poszedłem. 5 trzeba ich było, to wezmę sobie 6. W razie czego. I fosfory teraz zostały. Dobra, spoko. Tam mamy przejście do panterów. W sumie tam jeszcze od tej strony tam nie byłem, to możemy się kopsnąć. Jako, że mam tutaj, kurde. Jetpacka. Why not? Dobra, jesteśmy. Stąd zawsze huntery zabierałem, ale w tej serii nie potrzebowałem stąd hunterów. Też mi się po prostu pojawił gdzie indziej. Dobra. Wygląd zmieńmy sobie jakiś. Bardzo. Lumina! Jaka lumina? Czyj to jest? Nie hunterów. Widzicie, huntery są hunterami. Jest lumina. To zamienię jakiego slajma na lumina. Slajmy. Z tych terenów by musiało zmienić jakiegoś. Nie wiem. O, kolejny. Jak obok siebie. To tym razem zmienimy? Pękasz, gra zacięło. Cesajer. To się wymawia? O, to teraz... teraz huntery dostały swój nowy wygląd. Teraz już... inne kolorki. Oczywiście na złość jak wyrzuciłem, to nie pokażę. No cóż. Mówi się trudno. Witam.
Żegnam. O, tutaj maszynki sobie ustawiłem ostatnim razem. Kurde, korci mnie, żeby te pody otwierać, jakie widzę. Ale ciągle mam w głowie, nie, weź, może, na, może uda się jednak to nagrać, chociaż sam nie wiem. Kiwania podów się udadzą. Badamy, jak tam mapka. Dobra, stąd już wszystkie takie pody pozabierałem, jeśli chodzi o wygląd. Tutaj mamy jeszcze jakiś na Indigo. Pewnie do radioaktywnych. Godzina 15 w grze. To za niedługo fosfory zaczną latać. Za niedługo czepkiem dilem. A jednak 6 było, proszę. A, widzicie, idealnie zabrałem. Nie wiem, czemu 5 myślałem. Tak jak mówiłem, szybko się zapomniałem. Myślałem przez chwilę, że to Tarek, tak kątem ok. Ja pierdzielę, weź, nie strasz. Nie strasz mnie, ziom. Oj, tutaj od razu Lord się również zmienił na customowy. Bo gdzie ja mam w ogóle te slajmiki? Gdzie mogę je przyglądać, co? Mój ulubiony, dlatego zawsze go wybieram. Czemu mówię, kurde, kolejna seria z Rubinowym. Nic. Od razu moje kolorki. Dobra, pięknie. Odpicowana. Farma. Farma Rancho. O, sekretne style. Dobra. Kim jest Lumina? Lumina Slime. Aha! Twinkle Slime jest teraz Lumina. Nie rozumiem. Klasyczny, rozbity slime. Kiln slime. O, tutaj chciałem zmienić was z powrotem na klasyka. Lilia wodna. Galareta królewska. O, tutaj przynajmniej możemy zobaczyć, jak ten hunter teraz wygląda. Trochę kolorków dla naszych slajmów tych, co nie? Dobra, pięknie. Jak tam czas? Spoko. Chciałem, że będzie gorzej. Dobra. Jedzonko macie. Coś chciałem ogarnąć. Kurczaki zbierałem, czyli na Gordo chciałem polecić. Widzicie, tak sobie doprowadziłem. Ale przed Gordo jeszcze fosfory. Chodźmy te kuraki zabrać. O, dron sprzedaje. Dron sprzedaje. Hajsy lecą. Dobrze, dobrze, sprzedawaj tam. Zmieniamy na miecha i lecimy koksem. Nie do końca na takie miecho. Ale wiecie, zbiorę koguta, żeby później go tak ciągle nie wyrzucać co chwilę. Jest drugi kogut. Ty! Nie uciekaj, ja i tak cię złapię. Dziękuję. Aha, widziałem cię! Nie uciekniesz! No i co, robi się wieczór i mi się kuraki nie respią, tak? Dziady jedne, no. Są jakieś... Nieży, jacyś. Pięknie. Halo, coś jeszcze? Chyba lipa. Dobra, idziemy po fosfory w takim razie. Tylko wait. W razie czego, żeby się zrobiło jakieś małe kury. No, mogę im zagrodę taką mięsną zrobić. Dobra, co fosfory? Szybko zmieniać na nonki. Dawaj, dawaj, bo was potrzebuje dużo. Dobrze, mamy tutaj respiarkę. Do sekund, 5 i koniec. Dobra. Siedzi to. Idealnie 14 sztuk. Diament!
pięknie. Pięknie, kurde. No to co, możemy kolejny teleporcik ogarnąć? Oh yeah. Piu! Technologie, jest dziwny diament. No to co? Niebieski teleporter mogę sobie zostawić. No, w sumie bardzo podobnie. A do tego to w ogóle metal idzie. Dobra, produkty, różowy teleporter. Pięknie. Dobra, no to co? To ja po drodze, ten dron działa tutaj. Chyba mam modę, że będą nieskończone drony, także o co mnie tutaj lata, zbiera. Polecę szybko maszynki, wiecie. Ruszyć na Indigo. Powiedzieć tak halo, halo. Dobra. Pracują. Wiecie, czym więcej i szybciej dostanę diaksów, tym lepiej. Uważam, tak? Dobra. O, wiem, miałem ten sklep sprawdzić po drodze. W sumie, jak już po drodze mówię, to nie lubię nocy w grach. Także idziemy na spanko. I do pranka. Żadne maile już nie wlatują, niestety. Casey odleciała gdzieś, już do nas nie pisze. 20 koła. O, akurat mam tyle. Lepszenie zarośniętego ogrodu. Spoko. Tak, dron cały przez noc pracował. To 20 koła mi wbił. Okej. To co? Bob, Moshi Miles. A widzisz, ty nie masz takiego interesującego deala jak Victor. Niestety, to ja z tobą nie dealuję w takim razie. Nie, Hunter głodny, o coś ja, dobra. Nic. Tak ogarnięte. Coś chciałem zrobić. No, na całym plorty w sumie dealuję, to też nieźle. Tutaj chciałem zobaczyć. Zasoby. Za tysiaka! Można kupić za tysiaka diament! Raz, dwa, trzy! No i pięknie! Więcej teleportów! Dobra, teraz jest taki mod, że w momencie, kiedy ja miałem zawsze dużo zasobów, to mogłem tych teleporterów zrobić więcej. Technologia. Ej, zakupiłem i tego nie mam. Ale skam! Dziwny diament zero. Tak, ja diament kupiłem, kurde. Halo? Halo? Poskamowali mnie. Dziwny diament zero. No, moje 3000 rip. No, ja... jednak cieszyłem. Nie wiem, co to mi do kwitunku miało polecieć, czy gdzieś obok wyleciało, a ja sobie pobiegłem. Ja się muszę to sprawdzić, bo mi hajs zabrało, a nic nie dało z tego. Jest dobrze, że ten moc po prostu nie działa tutaj z zakupem tych rzeczy. Tylko skamuję na pieniądze teraz. A faktycznie wypluł. Hehehe. He, 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 he. Nieogarnięty wertez. Jesus. Przestraszyłem, ja pierdziel. Dobra. Let's go. To jest po prostu rzecz, którą trzeba zrobić. Na tym się nie wtryniaj. Ja tu diamenty kupiłem za tysiaka. Niebieski i ten. Czego nie ma? Piasku nie ma. Goddammit, why nie ma piasku? Jedwabny piasek, 10 sztuk. O kurde. Dobra, to nic. Mam różowy teleporter i niebieski teleporter. Szary będę mógł zniszczyć. Naprawdę będę mógł go zniszczyć, żeby go zmienić. A i tak będę mógł sobie go skraftować. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. Myk. Dobra, to prawilne teleporty będą teraz tutaj. Czy
tutaj dać? Może być tutaj. Dobra. Różowy teleporter. I będzie to sobie kolorystycznie nam tutaj. Dobra. Lecimy sobie robić halę teleportów. Tego skasować już? Mogę skasować, wybórz. I oficjalnie już nie działa i go trzeba od nowa skraftić. Chodźmy, chodźmy, kurde. Kupowanie diamentów. Piękna sprawa, naprawdę. No tak, no. Do maratonu jak najbardziej. Fajna rzecz. Sweet. Dobra. A tutaj muszą być teleporty, no. No muszą być, no. Nie ma innej opcji. Cheater! Jaki cheater! Dobra, różowy teleporter, zainstaluj. Kolego, ciebie trzeba obrócić. O! Jak będę wchodził. Jeszcze w inną stronę. Bym od razu wybiegał, wiecie, elegancko. Dobra, może być. Może być, także mamy teleporcik. Dobra. I możemy sobie teraz ustalać inne teleporty. Dobra, niebieski teleporter. Czy bardzo będzie czekał na ustawienie. Wiadomo, niebieski to zazwyczaj Indigo brałem. Ale nie ma czasu na odblokowywanie wszystkich kolorów i pod siebie robienie tego. Możemy na razie to po prostu zrobić tam teleport. Po prostu również na pustynię. A coś innego idę kurde dalej craftić. Okej, szary teleporter. Bardzo. I mogę z powrotem gdzieś na pustyni walnąć drugi teleport, żeby wiecie, na pustynię się teleportować. Z pustyni na pustynię, wiadomo o co chodzi. Żeby już nie biegać z tamtej sali teleportów. Jeden jest. Drugi po tej stronie. Szary teleporter. Jakbym niebieski tu postawił, to by było niefajnie. Bo z tego miejsca tu bym nie tepał. Także dobra, mam chyba teleportery do ogarnięcia w różne miejsca. Czemu wydawało mi się, że ktoś tutaj obrywał damage'a? Nie wiem. 3, 4, 5, dobra, myślałem, że mi jednego brakuje. Też są wszystkie. Okej, żaden nie ucieka. Pięknie. Ja mogę dokupić. Ninja Gate Haka. To tego nie potrzebuję. Dobra, to co? Teleporcik na dżunglę by się przydał, nie? Także już się przebiegniemy. Jak ostatnio biegliśmy ostatni raz na pustynię, jak teraz biegniemy ostatni raz na dżunglę. Oh yeah. Widzieliście na przykład Royal Jelly, sobie kupić nie mogłem. To jest też taki jeden itemek ważniejszy. Do mocnego ogarniania rancha. Prawda, na modach to aż tak nie jest ważny. Ale kupić nie mogłem, pewnie dlatego, że go nie miałem w rękach w ogóle. A wtedy jak wygraliśmy i go podnieśliśmy, tamten diament, to go tutaj craftować mogę. Mówiłem, że będę musiał skasować jakiś ten. Ale teleporterka możemy dać w tym miejscu. Czemu nie? Dobra, niebieski albo szary, niech będzie. Będzie niebieski. Jest od tej strony. Super! Dobra, co prawda na Indigo jest teleport. Na ruiny w sumie nie potrzebuję teleportacji żadnej.
To już mam blisko z dżungli. Kurde, co to są ruiny? Patrzyłem na pustynię. Na pustyni mamy już te panki tutaj. Fajnie, fajnie. Kurde, no. Także jeden teleporcik może poczekać na jakieś super specjalne miejsce. No ten znowu uciekł. Jak ty uciekasz? Halo. Wow. Się w ogóle nie podejrzewałem. Ja w ogóle ich nie podejrzewałem o to, że będą uciekały z tej zagrody. One jakoś uciekają, nie? Dawaj to. Bardzo. No, czy nie ma od razu? No, proszę nie uciekać. Dobra, kurczaków chciałem więcej. Potrzebuję parę gordo. Nakarmić. W sumie to i gruszki. Gruszki i mięcho. Wtedy już będziemy ustawieni. Pod to mi nic nie da, tutaj mięso. Mięso chciałem. Proszę mięcha troszeczkę. A, gordo zlikwiduję. O, to będzie git. No, jak was trzeba, to nie ma was kury, no. To dziady. Idę po gruszki. Zasadziłem gruszki tutaj na dole. No to pewnie widzieliście na odcinku, będzie się, jeśli nie, to pokazuję. Tak wyglądacie, Lumina Slime. Okej. Okay. Czyli to po to był update do tych slime'ów. Wszystko jasne? Ja bym, dobra, w sumie aż tyle mi nie trzeba, to 25. Ile tego, ja podzielę. Spoko. Nakarmi się slime'y. Tutaj wrzuciłem naszego wodnego slajmika. Pięknie, dobra. To z powrotem na mięso się przestawiam. Ale nie mam co łapać. O, dobry. Dobra, idę stąd. Idę stąd, najwyżej im zrobię zagrodę. Jak teraz mi się niczym nie powiedzie. To potrzebuję na pustynię, tak? Tyle, że nie mam fajnego teleportu na pustynię oprócz tego. To nic. To nic, mam właśnie jeden do postawienia takiego fajniejszego. Się nabrałem. No, jako że na pustyni już mamy tutaj dojście, bo plany mi się zmieniły ze względu na to, że mam diament, to ten teleporter faktycznie już nie muszę stawiać w tamtym miejscu, co stawiałem. Tylko mogę go postawić właśnie tam na przykład, gdzie stał ten Gordo. No, a w sumie pójdę tutaj. No nie, nie pójdę tutaj, bo tutaj będzie dużo wspinaczki. Tak, potrzebuję mięcha. Dawaj, może nie do końca wiecie takiego mięcha. Jest zawsze coś. Elowent. O, najbardziej takiego mięcha bym potrzebował. Dobra. Kruszki. Z zapasu wywalę. O, pięknie. Malowany kurczak. Dawaj szybko, zanim nasz kolega tu odleci i nam wszystko zje. Wcześniej miałem teleportację. A jak już zbieram, to kurde. Chodźmy i stąd zbiorę. Dobry. Jeden, 32. O, stary, ale ty wyglądasz. O, kurde. O, zaraz mi tu tarka zrobicie. Tak coś podejrzewam. O.
Czekamy, przelec sobie tam na ogólną miejscóweczkę. Lecie git. Mogę tutaj teleport. No i pięknie, najlepsza miejscowa. No. Dobra, technologia, szary teleporter. Tutaj stary, pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Dawać mięcho. Dawać mięcho. Będę karmił dużego Gordo. Myślę, że słyszę kurczak, ale nie. Dobra, nic tutaj nie ma. To nakarmię go tym, co mam. Trzymaj. Jedz, jedz! Fajnie! Mało mu brakuje. Fajnie. I tu jest wielka kuczakownia. Zawsze, zawsze i to wiecie. Jego ulubiona kuczakownia. Dosyć szybko powinniśmy się go pozbyć. Zabiorę, pójdziemy tutaj na górę. Co się robi? O, to przynajmniej ta latarka coś daje, jak tak patrzę. O! Tornado zwiewa małe kury. Tutaj. Coś może jeszcze będzie. O! Darmowe podświetlenie. Storm, halo. Dysko w nocy. Na ciebie nie ma miejsca, przykro mi. Naprawdę mi przykro, bo to też mógłbym mu wyrzucić. Chociaż jakby już tak telepie, to już wiecie, to już to mi powinno wystarczyć. Dobra, stąd się nie dostanę do miejsca. Tego oto Gordo. Chociaż... Chociaż... Jej! Dobra, leć, kurde, kolej. Ulubione jedzonko specjalnie dla ciebie. Kaboom! Możemy zmienić. Kluczek od niego dostaliśmy. Dobra, zebrałem, mam 3 klucze. Już mogę w te tajne miejscówki Hobsona się wbijać. Są różne rzeczy. Jak zwykle to powiem, zostawiam. Kiedyś to zbiorę. Kiedyś nadejdzie, nigdy. Fire slime. Kolejny. Chodzik. Tamte nie potrzebuję. Chodźmy dokarmić tamtego kumpla. Ej, kumpel! Kumpel, mam coś, po czym wybuchniesz na strzała. Bang! Dobra, i tu mamy teleporter powrotny. Narańczo. Pięknie. O, jak mi kurde zawinęli kubuta. Diament! A kolejny diament, no teraz jak nie potrzebuję, nie? To sobie poogarniałem, to dostaję diament. Tak właśnie. Dobra, hajsik zarobiony widzę. Pięknie. Dobra, jak tam u was? Widzę, że do pełna macie. Bardzo, donajcik ode mnie. Myk. Elegancko. Tutaj w sumie mięsne ziomeczki. To wam dorzucę. I diament również tam od razu zaniosę, żeby był w razie gdyby kolejny teleporcik się jakoś odblokował, chociaż coś to ostatnio nic mi się nie odblokowuje, co jest dziwne. Myślę, że to chyba warto po prostu lecieć dalej z klubem, co by mi odblokowało kolejne. Rzeczy. Te dwa drony jeszcze zrobię tak w razie, bo... Lobisty piasek.
Nie na teraz, nie na teraz, panie Piasek. Już mam 35 minut, tak się kurde tutaj rozkręciłem. Także dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, to wiecie, zostawcie łapeczkę w górę. Ja tutaj lecę dalej ogarniać. I kurde, robimy to wszystko. No to ten, do następnego, na razie, cześć. Człowiek, jau.